Metro Rower. Dzisiaj będzie o największym systemie rowerów miejskich w Polsce, który właśnie z początkiem sierpnia został rozszerzony na 31 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak pełni skorzystać z jego możliwości? Zobacz, jakie to proste. Podczas ostatnich prac, które skończyły się owocnym startem systemu w pełnym wymiarze, dogęściliśmy siatkę stacji w miastach, w których wcześniej działały odrębne systemy rowerowe oraz przede wszystkim objęliśmy metro rowerem miasta i gminy, które wcześniej dostępu do roweru miejskiego nie miały w ogóle. Teraz, nie zważając na to, czy mieszkasz na terenie Katowic, Zabrze, Sosnowca, Bytomia, Gliwic, Tarnowskich Gór czy Dąbrowy Górniczej, będziesz mógł korzystać z metro roweru. W końcu wszyscy jesteśmy mieszkańcami GZM, metropolii, która łączy nas wszystkich. Jak ten system działa? Jeśli nie mieliście i nie macie konta Nextbike, zarejestrować od zera możecie się w aplikacji mobilnej o nazwie Metro Rower lub na stronie internetowej metrorower.transportgzm.pl. Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk i postępować zgodnie z wskazówkami na ekranie. Jeśli wcześniej już posiadaliście konto Nextbike, na przykład w poprzednich miejskich systemach, musicie je zmigrować do systemu Metro Roweru, wchodząc na stronę zdecyduj.nextbike.pl. Jeśli nie pamiętacie PIN-u do waszego starego konta, możecie go odzyskać, korzystając z odpowiedniej funkcji. Jeśli podczas rejestracji występują problemy natury technicznej, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorem systemu, czyli firmą Nextbike, na przykład poprzez infolinię. Po zalogowaniu możemy już korzystać ze systemu. Aby wypożyczyć rower, musicie mieć na koncie przynajmniej 10 zł. To jest niewielkie zabezpieczenie, o którym należy pamiętać. Gdy mamy już odpowiednią sumę na koncie, należy podejść do jednego z 7000 rozlokowanych po metropolii egzemplarzy oraz zeskanować kod QR, znajdujący się nad tylnym kołem jednośladu lub ten na kierownicy. Rower powinien automatycznie się odblokować. Jeśli tak się nie dzieje, należy sprawdzić, czy blokada nie zahacza o elementy roweru, a następnie spróbować ponownie wymusić zwolnienie zaczepu odpowiednim przyciskiem z ikonką kłódki w aplikacji. Jeśli wszystko się uda, można ruszać. Pierwsze 30 minut kosztuje jedynie złotówkę, a za kolejne pół godziny zapłacimy 2,50. Cały cennik znajduje się na stronie metrorower.transportgzm.pl/cennik. Tam również znajdziecie wyszczególnione plany abonamentowe, bo takie również są w ofercie, oraz informacje dotyczące ceny rezerwacji roweru. Naraz możemy zarezerwować maksymalnie 4 rowery. Zanim szczegółowo omówimy, jak zwracać rower, to warto wspomnieć, że nasz metropolitalny system rowerowy potraktowaliśmy jako pełnoprawny środek transportu, który płynnie może brać udział w naszym codziennym i szybkim przemieszczaniu się na krótkich odcinkach. Dlatego Metro Rower to jeden z elementów systemu Transport GZM, który łączy wszystkie formy mobilności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w jeden ekosystem. Każdy posiadacz biletu średniookresowego lub dłuższego na komunikację miejską Transport GZM może podróżować metro rowerem przez 60 minut dziennie, czyli okrągłą godzinę, bez dodatkowych opłat. Działa to od biletu dziennego przez bilet tygodniowy, aż do naszego biletu półrocznego. Co najciekawsze, jeśli macie zdefiniowaną ulgę 100% na transport publiczny w systemie Transport GZM, np. ulgę metropolitalną dla osób do 16 roku życia, Metro Rower będzie Wam przydzielał także każdego dnia pakiet 60 darmowych minut do wykorzystania. Choć pamiętajcie, konto w aplikacji Metro Rower mogą zakładać osoby tylko od 13 roku życia. Osoby młodsze mogą jeździć pod opieką rodzica, korzystając z jego konta. No bo tak, w jednej aplikacji naraz możemy wypożyczyć do 4 rowerów, idealnie na rodzinne wycieczki. Co się dzieje, gdy przekroczymy tę godzinę? Wtedy aplikacja automatycznie zacznie pobieranie z wpłaconych 10 zł na konto systemu, bo właśnie po to te środki muszą być obecne. A jak zintegrować konto Transport GZM z systemem Metro Rower? To bardzo proste. Możemy to zrobić zarówno na komputerze, jak i telefonie. Z Transport GZM potrzebujemy nasze ID konta, które znajdziecie w zakładce Moje dane. Przechodząc później do systemu Metro Rower, wchodzimy w Mój profil, następnie Zarządzaj integracją i tam wpisujemy nasze ID konta. No i to wszystko. Jeśli występują jednak problemy, to upewnijcie się, że zarówno w systemie Metro Rower, jak i w systemie Transport GZM wasze dane są takie same. Mail lub numer telefonu.
Jeśli nie są wpisane, należy je uzupełnić. Od 1 sierpnia wprowadzona została również możliwość odblokowania 60 darmowych minut przyznawanych codziennie dzięki karcie Multisport. Więcej informacji znajdziecie na stronie multisportbike.pl. No to teraz jak jest z tymi zwrotami? Zwrot roweru może odbyć się tylko na stacji lub oznaczonym kolorem niebieskim na mapie obszarze zwrotu. Z tym, że zwrot poza stacją, ale na obszarze zwrotu wiąże się z opłatą 10 zł. Absolutnie niedozwolone jest zwracanie roweru poza obszarami przeznaczonymi do zwrotu. Upewnijcie się, że na mapie jesteście w odpowiednim miejscu. Także niedozwolone jest przewożenie metro roweru, na przykład samochodem, i rzecz jasna jego przewłaszczenie. Na te okoliczności przewidziane są kary w postaci solidnych opłat dodatkowych. Zwrot na dedykowanej stacji, oznaczonej znakiem lub totemem, nie kosztuje użytkownika nic. Aczkolwiek jeśli ktoś ma wyjątkową potrzebę zostawienia roweru we płatnym obszarze zwrotu oznaczonym na mapie kolorem niebieskim zamiast na stacji, może to zrobić licząc się z opłatą dodatkową. Jeśli saldo na koncie będzie niższe niż wymagane 10 zł, albo tym bardziej wyniesie mniej niż 0, wtedy zostanie ono zablokowane. Ale spokojnie, odblokowanie polega jedynie na wpłaceniu takiej kwoty, która wyrówna stan konta ponownie do tych minimalnych 10 zł. Tak naprawdę metro rowerem możecie jeździć po całym GZM, nawet po gminach, które nie biorą udziału w projekcie. Możecie nimi pojechać na wycieczkę do jakiegokolwiek innego miasta poza metropolią, tylko że roweru nie wolno tam zwracać. Co więc zrobić, jeśli nie chcemy zwracać roweru, a jedynie zablokować koła? W aplikacji ta funkcja nazywa się postój. Klikamy, a następnie po otrzymanym komunikacie zamykamy blokadę OLOG. Po przybyciu wystarczy wznowić podróż i jechać dalej. Pauzować można nawet poza obszarem zwrotu, ale uważajcie, żeby przyciski Wam się nie pomyliły, bo może zrobić się nieciekawie. Jeśli chcemy definitywnie zakończyć podróż i zwrócić rower, należy wcisnąć ten przycisk i też zamknąć blokadę ręcznie. Tak właściwie w przypadku zwrotu to nawet nie musicie klikać tego przycisku w aplikacji, tylko po prostu zamknąć blokadę. System automatycznie uzna to za zakończenie podróży, więc nie musimy wyciągać za każdym razem telefonu. Zakończenie podróży zostanie potwierdzone trzykrotnie wydanym sygnałem dźwiękowym. Dla pewności jednak, jeśli zwracacie poza stacją, lepiej sięgnąć po aplikację, upewniając się, czy jesteśmy w odpowiedniej strefie. Jak widzicie, metrorower to rozwiązanie, które wynosi transport rowerowy w naszej metropolii na całkowicie nowy poziom i co najważniejsze, funkcjonuje ponad podziałami miast i gmin. Nowiutkie 7000 rowerów nowej generacji oraz aż 1000 stacji rozlokowanych po GZM czeka na każdego z Was. Zapraszamy do użytkowania systemu i przyjemnych podróży po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.